Cześć, jak już pewnie wiecie, jestem Wojtek z Benchmark, a to trzeci z filmów, jakie dla Was przygotowaliśmy o laptopach z certyfikatem Intel Evo. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszego filmu, gdzie sprawdzaliśmy MSI Prestige 14 Evo, to tutaj możecie to nadrobić. Za drugim razem przyglądaliśmy się dwóm ultrabookom HP. Ten film również znajdziecie tutaj. Natomiast dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będziemy testować ultrabooki od LG. Zaczynamy! Oba modele, które przede mną leżą, pochodzą z serii LG Gram. Nazwa ta nie wywodzi się od grania, gdyż do tego nadają się wyjątkowo słabo, tylko od jednostki masy, jaką jest właśnie gram. Podkreśla to masę tych urządzeń, gdyż urządzenia te faktycznie są rekordowo lekkie. Ten oto maluszek LG Gram 14 waży niecały kilogram. Jest niemalże tak lekki, że może sprawiać wrażenie atrapy, jaką czasami można znaleźć w sklepach z meblami. Ale właśnie. Mamy tutaj bardzo ciekawy przypadek. Laptop o przekątnej 17 cali z certyfikatem Intel Evo. Tego pewnie się nie spodziewaliście. Zobaczymy jednak, czy uczciwie na niego zasłużył. Nasza lista jest już gotowa, więc zaczynamy. Punkt pierwszy. Szybkość dostępu do sieci oraz informacji. Tradycyjnie zaczynamy od responsywności sprzętu. Laptopy, jak możecie się domyślić, zostały uśpione i teraz zobaczymy, ile czasu zajmie im pokazanie ekranu logowania. No powiem, że reakcja była całkiem szybka, na pewno szybsza niż w poprzednio testowanym HP Spectre X360-14, ale chyba nie aż tak szybka jak w Envy. W każdym razie jesteśmy z tego punktu zadowoleni i obydwu laptopom tą responsywność zaliczamy. W ramach dygresji zaznaczę jeszcze, że obydwa te laptopy nie posiadają kamery podczerwonej, zatem nie użyjemy funkcji Windows Hello do odblokowania systemu naszą twarzą. Punkt drugi. Szybki dostęp do danych i wysoka responsywność systemu. Oba laptopy naturalnie posiadają SSD w standardzie PCI Express 3.0, jednak Gram 17 dotarł do nas nie tylko z dwa razy większym, ale również znacznie szybszym dyskiem Samsunga. Gram 14 wyposażono w typowo OM-owy dysk Henixa o pojemności 256 GB. Do podstawowych zadań oba sprawdzają się równie dobrze, ale jeżeli na dysku wykonujemy bardziej obciążającą pracę, to wybralibyśmy wariant z większym i szybszym nośnikiem. Oba laptopy test zaliczają, choć Gram 14 z ledwością. Punkt trzeci. Łączność na najwyższym poziomie. Oba gramy, podobnie jak wcześniej HP i MSI, oferują dokładnie ten sam układ Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Mowa oczywiście o Intel AX201. Ten punkt zatem odhaczamy z listy. Punkt czwarty. Długi czas realnej pracy na baterii. Fizyki nie oszukamy. Większy ekran to większe zużycie energii. Trochę się obawialiśmy, czy Gram 17 podoła dosyć wysokim wymaganiom Intela w kwestii czasu pracy na baterii, ale testy szybko obawy te rozwiały. Blisko 11 godzin pracy biurowej w teście PC Mark 10 Modern Office, gdzie przypominamy, ustawiliśmy komfortowe 200 nitów jasności, matrycy oraz profil zasilania lepsza bateria. To wyśmienity i wręcz zdumiewający wynik dla tak dużego laptopa. Gram 14 dokłada do tego czasu kolejne 3 godziny, prawie zrównując się z HP Spectre. Oba laptopy test ten zdają na piątkę z plusem. Punkt piąty. Szybkie ładowanie. Jeżeli oglądaliście poprzednie testy, to pewnie nie zdziwi Was wynik gramów od LG. 30 minut ładowania laptopa oferuje ponad 5 godzin, czyli w zasadzie godzinę więcej czasu niż wymaga Intel od swojego certyfikatu Intel Evo. Laptopy ładujemy przy pomocy całkiem zgrabnych, nie aż tak małych jak w przypadku HP, zasilaczy z końcówką USB typu C w obydwu przypadkach. Test szybkiego ładowania zaliczamy. Punkt szósty. Złącze Thunderbolt 4. Oba laptopy mają dokładnie ten sam zestaw złączy, co jest świetnym zestawem portów dla 14-calowego ultrabooka, ale w 17-calowym laptopie mogłoby być ich troszkę więcej. Niemniej dwa z nich, tutaj umieszczone, to Thunderbolt 4. Więc nawet fakt, że pozostałe dwa porty USB typu A są limitowane do 5 gigabitów na sekundę, nie powinno nikomu przeszkadzać. Pozycja z listy odhaczona. Punkt siódmy. Lepsza jakość rozmów. Pod względem mikrofonów mamy podobną konfigurację to w przypadku HP oraz MSI. Dwa mikrofony, których wymaga Intel dla certyfikatu Intel Evo, całkiem dobrze zbierają dźwięk dookoła. A oto jak dokładnie brzmią.
Kiedy burza zachwytu wyrzucichła, zrobiło się na powrót ciemno i cicho. Słychać było jedynie pomruki publiczności i pracowity szelest ze strony sceny. Kiedy burza zachwytu wyrzucichła, zrobiło się na powrót ciemno i cicho. Słychać było jedynie pomruki publiczności i pracowity szelest ze strony sceny. Ponownie, moja subiektywna opinia jest taka, że oba gramy brzmią praktycznie identycznie, w sensie identycznie wyłapują dźwięk. Jest to jakość dźwięku gdzieś pomiędzy HP Spectre a HP Envy, czyli nadal dużo lepiej niż MSI Prestige. Generalnie obydwa laptopy zdecydowanie ten test zaliczają, także odhaczamy. Punkt 8. Lepsza jakość dźwięku. Biorąc pod uwagę ekstremalnie niską masę tych laptopów, przypominamy, że Gram 17 waży w zasadzie tyle samo co HP Spectre X360-14, to właśnie o jakość dźwięku, może zaraz obok wydajności baterii, najbardziej się obawialiśmy. Przekonajmy się zatem, jak jest w rzeczywistości. Nie wiem, czy u Was było to słychać, ale w naszym odczuciu obydwa gramy brzmią praktycznie identycznie co poprzednio testowany HP Envy. Czyli nieco gorzej niż Spectre, ale znacznie lepiej niż MSI Prestige 14. Generalnie test oczywiście zaliczamy, bo to brzmienie nam się całkiem mocno podoba i możemy lecieć dalej. Punkt 9. Proste utrzymanie kontaktów ze znajomymi. Kamera mimo identycznych parametrów co u poprzednio testowanych ultrabooków w obu gramach oferuje subiektywnie wyższą jakość obrazu. Spełnia oczywiście warunek Intela, czyli nagrywanie w rozdzielczości 720p przy 30 klatkach na sekundę. Test zdecydowanie zaliczamy. Punkt 10. Wysoka wydajność, w tym układ graficzny Intel Iris Xe. Wyniki w teście ogólnym, to jest PC Mark 10, plasują oba gramy bardzo blisko siebie. Nic z tym dziwnego, w końcu oba wyposażono w ten sam procesor Intel Core i5-1135G7 ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe. Jak widzicie na wykresie, lokują się gdzieś pomiędzy dwoma ostatnio testowanymi HP. Zdecydowanie radzimy wybrać modele z 16 GB, nawet jeżeli to tylko sprzęt do codziennych zadań. Gwarantuje to nie tylko szybszą pracę, ale też większy komfort wielozadaniowości. W testach 3D Gram 17 wychodzi na lekkie prowadzenie, choć oba laptopy prezentują raczej przeciętne wyniki na tle MSI Prestige 14 EVO lub nawet HP Spectre X360-14. Niemniej oba laptopy zdecydowanie spełniają wymagania określone przez Intela, więc ostatnia pozycja na liście odhaczona. Gram 14 w naszej konfiguracji wyceniono na 4700 zł, a testowany dziś Gram 17 jest równo 1000 zł droższy. To w zasadzie niewygórowana kwota, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich spektakularnie niską masę. Jednak na tym nie koniec. Oba modele oferują matryce o proporcjach 16x10 w rozdzielczości odpowiednio 1920x1200 oraz 2560x1600 dla Gram 17. Wykorzystane tu panele IPS są w stanie w 100% odwzorować gamut DCI-P3, co sprawia, że obraz jest dodatkowo bardziej soczysty. Panele LG pozwalają również regulować temperaturę barw, to całkiem miły dodatek. Pod względem kultury pracy Gram 17 wypada znacznie lepiej. Nawet pod pełnym obciążeniem pracuje praktycznie bezgłośnie, podczas gdy Gram 14 staje się już słyszalny, choć w tej kwestii daleko mu do bardzo głośnego MSI Prestige 14 EVO, który testowaliśmy w pierwszym odcinku. Oba prezentowane gramy nie nagrzewają się przesadnie podczas pracy i mimo niskiej masy, przypominam odpowiednio 1 kg i 1,3 kg, konstrukcja zachowuje całkiem przyzwoitą sztywność. Jak na oczywiście, przypomnę, tak lekkie laptopy. A skoro już przy klawiaturze jesteśmy, Gram 17 posiada dodatkowo blok numeryczny, ale główna część jest identyczna w obu modelach, co oznacza, że oba posiadają absurdalnie umieszczony przycisk ukośnika.
po lewej stronie od przycisku Z, czyli mniej więcej tam, gdzie zazwyczaj wciskamy przycisk Shift. Dla mnie osobiście to totalny deal breaker, ale możliwe, że jest to coś, do czego da się przyzwyczaić. Dzisiaj to by było na tyle. Następnym razem widzimy się z prestiżowym laptopem od Lenovo. Zapraszam Was i na razie cześć.